Dzień dobry wszystkim. Pozdrawiam ze słonecznego Hanoi. Co prawda już jest późno, ale dzień był przepiękny, więc postanowiłam z tą dobrą energią nagrać dzisiaj dla Was filmik. I przede wszystkim musicie podziękować Waszej wspaniałej trenerce, która w tych ciężkich czasach o Was myśli i chce Wam na pewno trochę ułatwić życie, żebyście nie zapomnieli o swoich treningach i to jest dla jakby jej wkład w Wasz rozwój, więc musicie jej bardzo, bardzo podziękować. Zastanawiałam się, od czego generalnie zacząć naszą lekcję, bo znamy się tak naprawdę, widzieliśmy się raz w życiu i za bardzo nie zdążyłam Was jeszcze poznać, ale tematem wstępu chciałabym Wam przypomnieć, że taniec to nie jest tylko ruch naszego ciała. Jakby czym się różni zawodowiec od amatora albo osoby, która dopiero zaczyna tańczyć? Różni się tym, że zawodowiec ma wiedzę. Więc chciałabym, żebyście wykorzystali ten czas, kiedy nie możecie iść na tą salę i trenować, do rozwijania swojego umysłu i znajdowania wiedzy tanecznej. Bo to, że my potrafimy pewne rzeczy zatańczyć, to nie są tylko godziny na sali, ale głównie zrozumienie tego, co my mamy trenować, dopiero poparte godzinami treningów. Także powinniście wykorzystać ten czas na szukanie nowych inspiracji. Wiem, że wiele z Was, wiele osób tak naprawdę nawet nie wie, kto obecnie jest w czołówce światowej, więc kolejna rzecz, którą możecie zrobić, to jest usiąść przed YouTube'em. Na pewno wszyscy siedzicie w komputerach i sobie zobaczyć, kto obecnie jest w finale, półfinale Mistrzostw Świata, na Blackpool, UK Championship. Zobaczyć, jak te pary tańczą, bo tak naprawdę to, co widzimy na polskich turniejach, to nie jest szczyt marzeń tancerzy. Więc bardzo gorąco Was zachęcam do tego, żebyście znaleźli w końcu swoje inspiracje taneczne i osoby, które jakby pokażą Wam drogę. Każdy z nas ma swoje ciało, ma swój umysł, każdy z nas lubi różne rzeczy, ale możemy w takich momentach, kiedy siedzimy zamknięci, odkryć tak naprawdę, co my lubimy, co my chcemy innym pokazać. I każdy z nas ma różny gust, więc nie będziemy oceniać, kto co lubi, ale z tych najlepszych, topowych par świata obecnie i tych nawet sprzed 20 lat jest bardzo dużo ciekawych osobowości, więc nie marnujcie czasu tylko na głupoty, ale faktycznie starajcie się zobaczyć, co tak naprawdę w tym świecie tanecznym piszczy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też są różne ciekawe książki taneczne, które moglibyście sobie poczytać i główna biblia taneczna Walter Laird, książka o podstawowych figurach i akcjach w łacinie, która jest jakby naszą biblią taneczną, też zachęcam do przejrzenia. Oczywiście jest ją ciężko zrozumieć, jeżeli ktoś nie zna podstaw czytania tej książki, niemniej jeżeli znajdzie się wśród Was ktoś, kto jest fanem tańca, takim z prawdziwego zdarzenia, polecam sobie poszukać tą książkę i zobaczyć, jak ona wygląda. Więc to by było w ramach mojego wstępu dla Was. I zastanawiałam się, co ja mogę na tej przestrzeni z Wami zrobić i co tak naprawdę Wam pomoże i będzie łatwe do trenowania na, wiecie, 2 m2. Bo nagle się okazuje, że nie potrzebujemy tak naprawdę dużo przestrzeni, żeby trenować taniec. Oczywiście pod kątem turniejów, tak, musimy się spotykać z partnerem, trenować do muzyki i wielka sala jest nam potrzebna. Ale to, co my możemy dać drugiej osobie, to jest nasze ciało, nasze zrozumienie i nasza motoryka. Więc przygotowałam dzisiaj sambę. I moje pytanie do Was. Z czym Wam się kojarzy samba? Tak, te hałasy to są, to jest pan Wietnamczyk, który zmywa po swoim obiedzie na zewnątrz, więc musicie za to wybaczyć. Niemniej, wracając do samby. Z czym Wam się kojarzy samba? Bo mi się kojarzy głównie z rytmem. Tak jak na przykład o rumbie można powiedzieć, że jest bardziej muzykalna albo liryczna w większości przypadków. Są osoby, które też stawiają na rytm w rumbie. Niemniej większość zależy, żeby podkreślić tą muzykalność i liryczność tego tańca. Samba to jest typowy rytmiczny taniec. Nawet jak posłuchacie muzyki, widzicie,
słyszycie, ile tam jest instrumentów. Jest mnóstwo instrumentów, które wydają dźwięki w muzyce do samby. Dlatego też warto by było swoim ciałem podkreślić tą muzykę. Także tak, samba kojarzy mi się przede wszystkim z rytmem. Możecie sobie puścić muzykę samby i poszukać szczególnie takie typowo latynoskie samby. Zobaczyć, ile tam jest instrumentów i sobie spróbować policzyć, ile słyszycie różnych dźwięków. I później my, tańcząc nasze choreografie, oczywiście te bardziej zaawansowane, staramy się te dźwięki naszym tańcem uwypuklić, tak? Niemniej, rytm pierwsza rzecz, druga, szczególnie dla podstawowych par, to jest akcja bounce'u. Co wiemy o akcji bounce'u? Że jest tak naprawdę powiązana z rytmem. Więc może zanim przejdę do akcji bounce'u, omówimy sobie najpierw temat rytmu w sambie. W sambie możemy wydzielić 8 rytmów. Na przykład slow, 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 quick, 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 slow, quick, 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 slow, a slow. Kolejne 3 sobie znajdźcie, to jest wasze zadanie. I teraz, po co my używamy w ogóle takiego słownictwa jak rytm? Po co dzielimy tę sambę na te 8 rytmów? Po to, żeby właśnie bardziej zgadzać się z tą muzyką, której słuchamy. I teraz, rytm nie jest to wcale taka prosta rzecz, łatwo jest to zrozumieć, ale trudniej jest to pokazać naszym ciałem. Ja przez wiele lat swojej początkowej kariery szczególnie, bardzo ciężko było mi naprawdę być bardzo precyzyjną, jeżeli chodzi o pokazanie mojego rytmu w moim ciele. Dla Was, żeby nie brnąć za daleko, skupimy się głównie na temacie od pasa w dół, tak? Nie będę nic mówiła na temat jakiejś rotacji, akcji w ciele, to jest na razie temat na później. Skupmy się od tego, od czego zaczynają najlepsi tancerze, czyli od naszych stóp. Ok, skoro już podałam Wam przykład 5 rytmów, kolejne 3 to jest Wasze zadanie, żeby to znaleźć, to weźmy pod uwagę jeden z podstawowych, który jest w większości Waszych choreografii. Macie wiele figur, które tańczy się w tym rytmie. To jest slow a slow, czyli 3 czwarte, 1 czwarta całość. Tak? Jak słyszycie 3 czwarte, 1 czwarta całość, to powinniście już to kojarzyć chociażby z 2 figurami, które będę chciała dzisiaj Wam wytłumaczyć. To jest whisk i stationary cymbałek. Tak? One się opierają na 3 czwarte, na rytmie 3 czwarte, 1 czwarta całość, slow a slow. I większość z Was tak naprawdę nie tańczy poprawnie tych rytmów, mimo że 50-80% Waszej choreografii składa się z tych rytmów. Inne przykłady figur, do których używamy tego rytmu, to jest też Botafogo, albo Voltas, albo rzeczy z rodziny łoków. Tak? Więc zastanówcie się nad tym. I teraz, żeby lepiej zrozumieć w ogóle matematycznie, co to oznacza te 3 czwarte, 1 czwarte całość, to musimy wyjść od tego, że samba ma jakby 2 uderzenia w takcie. Jakbyśmy chcieli rozrysować najprostszy rytm, czyli slow, slow, to możemy wykorzystać takie kółko, tak, to jest nasz takt, i 2 uderzenia, slow, slow, raz, dwa. I każde z tych uderzeń ma jednakową wartość, czyli trwa jakby jedno uderzenie, one, two, tak? Jeżeli przejdziemy teraz do naszego przykładu 3 czwarte, 1 czwarte całość, nasze slow a slow, to slow ma wartość 3 czwarte, a ma wartość 1 czwartą i kolejne slow to jest całe uderzenie, tak? I w normalnej muzyce
ten rytm trwa dwa uderzenia, tak? Slow, a slow. 3/4, 1/4 całość. Łatwo się o tym mówi, ale gorzej to wykonać. I czego się tyczy ten rytm 3/4, 1/4 całość? Naszych stóp, tak? Teraz, ja, żeby zrozumieć, jak móc pokazać to w muzyce, wykorzystałam sposób jednego z moich trenerów i podzieliłam sobie tak naprawdę ten takt 1 a 2 na 8 jakby jednakowych wartości, 8 uderzeń. I teraz mamy 3 kroki. Whisku na przykład, weźmy whisk dla przykładu. 3/4, 1/4 całość, tak? 3/4, 1/4 całość. 3/4, 1/4 całość. 3/4, 1/4 całość. W muzyce jest to dość szybkie, dlatego, żeby to lepiej zrozumieć, podzieliłam to sobie na 8 części. Pierwszy krok będzie trwał 3 uderzenia. 1, 2, 3. Drugi krok 1. I trzeci krok 4 uderzenia. 1, 2, 3, 4. Znowu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wydaje się to być proste, ale teraz sami możecie sobie przypomnieć, jak często nie stosujecie się tak naprawdę do czasu, w którym dany krok jakby trwa. Czyli 3 uderzenia dla pierwszego kroku, 1 uderzenie dla drugiego i 4 uderzenia dla trzeciego. Co to oznacza? 3 jest większe od 4. Czyli tak naprawdę w tej pozycji powinniśmy zostać najdłużej. A bardzo często Wy zostajecie w pierwszej pozycji najdłużej. 1, 2, 3, 4 i później staracie się szybko zrobić kolejną akcję i już znowu przepadacie do tego raz. Więc informacja 3/4, 1/4 całość powinna być też dla nas klarowna, ile mamy czasu w danej pozycji, tak? Kolejna rzecz to jest też to, że za szybko, nie dość, że przepadacie do kolejnego kroku, to też nie wytrzymujecie z tą stopą na podłodze. Czyli 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I moje stopy są z parkietem cały czas. Znowu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I dopiero na raz kładę kolejny krok i moja stopa ma prawo się ruszyć. Nie na 8, 5, 6, 7, 8, 1, tylko staram się wytrzymać, tak? W tym moim czasowaniu. Więc to jest pierwsza rzecz, którą musicie zrozumieć. Moje czasowanie w podstawowym rytmie slow a slow, 3/4, 1/4 całość, oznacza to, jeżeli sobie jakby zamiast tych dwóch uderzeń wydłużymy to do 8, to 3 jednostki czasu na pierwszy krok, 1 jednostka czasu na drugi i 4 jednostki czasu na trzeci krok, tak? Możecie sobie to potrenować też do normalnej muzyki, tylko proponuję sobie wydłużyć ten czas. Zobaczcie, o co mi chodzi. Normalnie liczymy 1 and 2, 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 1 and 2. Wy często robicie 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2. And two. Zamiast wytrzymać 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2. Ok, może dowolnej muzyki możecie spróbować w normalnym tempie te stopy, ale tak jak widzieliście, starałam się przetrzymać tą pozycję, zanim robiłam kolejny krok, tak? A nie, że od razu z tej pozycji starałam się iść do kolejnego kroku. Jeżeli coś nie było dosyć klarowne, musicie mi wybaczyć, ale teoria
Mam nadzieję, że rozumiecie tą teorię i jest to mimo wszystko zrozumiałe. Teraz wróćmy do tego tematu bounce, z którym nam się kojarzy samba. Bounce, na pewno wiecie, jest w naszych kolanach. Ale to nie jest do końca prawda. Tak naprawdę w książce, która jest naszą podstawą naszej wiedzy, jest też napisane, że bounce uczestniczą nasze kostki. Tak? Kostka to jest bardzo ważny aparat ruchowy w naszym tańcu, mimo że zazwyczaj się za dużo nad tym nie zastanawiamy. Jak zrozumieć bounce i jakie jest czasowanie bounce'u? To jest jedna druga dla uginania i jedna druga dla prostowania kolan. Możemy to sobie tak znowu podzielić na 8 części, jak czasowanie naszych stóp. 1, 2, zginamy. 3, 4, prostujemy. 5, 6, zginamy. 7, 8, prostujemy. Znowu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dla tych, którzy są spostrzegawczy, jak mamy połączyć 3 czwarte, 1 czwartą całość w stopach z pół-pół w kolanach. Dla ułatwienia przede wszystkim musimy zrozumieć, że czasowanie, które jest podane dla mistrzów, jest w stopach, a nie w kolanach. W kolanach to jest pół-pół. I teraz zobaczcie, przygotowałam Wam taką kartkę. To są stopy, 3 czwarte, 1 czwarta całość, a tutaj mamy pół, 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 pół. Czyli zobaczcie, analogicznie do tego, co mamy na początku, przez trwanie, jak postawiliśmy stopę, tak, i ta stopa trwa 3 czwarte, to w tym samym czasie zdążyliśmy zgiąć nogi i zacząć prostować. Jesteśmy w połowie prostowania, tak? Później, jak kończymy już drugą część prostowania, stawiamy drugi krok. A później razem z trzecim najdłuższym mamy prostowanie i zgięcie kolana. Więc jeszcze raz zobaczcie tą kartkę. Jak to zrozumieć? Jak to połączyć? Właśnie dlatego dzieliłam sobie to na 8 części, bo matematycznie, ułamkowo łatwo jest to zrozumieć. I teraz zobaczcie. Pierwszy krok trwa 3 uderzenia. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8. I podczas pierwszego kroku, który trwa 3 uderzenia, pierwsze dwa to jest moje zginanie kolan. Kiedy już leci czwarte uderzenie, trzecie uderzenie, zaczynam prostować i razem z czwartym stawiam drugi krok. Czyli 1, 2, 3, zaczynam prostować. 4, mam dwie proste nogi. 5, 6, zginam. 7, 8, prostuję. I znowu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wiadomo, że to, jak ćwiczymy sobie podstawowy bounce, ten bounce jest w dwóch nogach. Jak tańczymy whisk i jesteśmy w tej pozycji, to oczywiście obie nogi się zginają. Ale później przy prostowaniu tak naprawdę chodzi nam o naszą supporting leg, czyli nogę podpierającą, tak? Ona musi 7, 8 się wyprostować. I znowu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zrozumcie jedną rzecz, że teraz to, o czym mówię, to jest czasowanie w stopach i w kolanach. Nie mówię w ogóle o rotacjach, jak dobrze tą nogę ściągnąć, żeby ten whisk był bardzo poprawny, bo chciałabym, żebyście właśnie bardziej podeszli trochę teoretycznej strony do tańca. Tak? Czyli rozrysujcie sobie, tak jak ja,
stopy i kolana osobno na kartce i spróbujcie zobaczyć, jak to łączymy w swoim ciele, tak? Na przykładzie tego, co ja pokazałam. Pokażę Wam jeszcze bokiem. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 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 Pamiętajcie też, że musicie wiedzieć, że to prostowanie i zginanie kolana to nie jest ostry ruch, w sensie raz, dwa. Że cały czas chcemy, żeby ta sama była miękka, żeby ona chłonęła ten rytm. Więc nawet jak sobie ćwiczymy zginanie, to nie jest zgięcie i prostowanie, tak? Ok, żeby łatwiej zrozumieć, możemy tak zrobić. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 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 Ale jak widzicie, to jest bardzo sztywne, więc tak naprawdę to pół uderzenia to jest nie samo zgięcie, tylko jak dochodzimy do tego zgięcia, kolejne pół, wracamy do prostowania kolan. Tak? Jak przełożyć to na stationer samolot? Też powinniście już mieć pomysły na to. Mamy to samo czasowanie, 3 czwarte, 1 czwarte, całość dla stóp. 3 czwarte, 1 czwarta, całość. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znowu możemy to spróbować z muzyką. Albo jeszcze wolniej. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Więc możecie zacząć w ogóle, to nie jest takie proste, żeby wytrzymać to trzecie, ten trzeci krok w tych czterech uderzeniach. A jeszcze w normalnym tempie, no co sami widzicie. Więc to były stopy, tak samo jak misku. Jeżeli chodzi o kolana, znowu jest ta sama zasada. One, two, na three, four prostujemy i razem na z four stawiamy krok do tyłu. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Dopiero jak wyprostuję kolano nogi postawnej, mogę znowu złączyć stopy. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 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 Nie będę wchodziła w szczegóły, jeżeli chodzi o samą płynność tej pracy. Na razie chciałabym, żebyście zrozumieli po prostu, jak połączyć nasze stopy z kolanami i myślę, że to jest najprostszy sposób, czyli przepisać to tak naprawdę na kartkę, zobaczyć, jak to wygląda matematycznie i spróbować sobie zrobić te ćwiczenia. Najpierw same stopy, potem kolana i potem spróbować sobie to połączyć razem. Tak, więc to jest przykład, jak możecie w ogóle rozumieć i umieć czytać rytmy w poszczególnych figurach w sambie, tak? Jeżeli coś trwa pół, tak, to sobie możemy policzyć. One, two,
4 i później całe uderzenie 5, 6, 7, 8. Tak? Quick, quick, slow na przykład. Już nie, tam wymyślam kroki teraz, nie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I dla każdych rytmów możecie sobie poćwiczyć, żeby wytrzymywać z waszymi stopami na podłodze tyle czasu, ile powinny one być. Tak? Więc to jest moja pierwsza część, jeżeli chodzi o rytmę. Oczywiście nie będę wam pokazywała kolejnych. Można się super tym bawić, więc może przyjdzie na to później czas, jak można bawić się i rozumieć te rytmy, ale proponuję, żebyście zaczęli właśnie od podstaw, czyli od 3/4, 1/4 całość. Jak zrozumiecie, jak połączyć pracę stóp z kolanami, to już będziemy o bardzo duży krok do przodu w naszym rozwoju tanecznym. Później z innymi rytmami jest, wydaje mi się, że jednak trochę prościej. Więc zastanówcie się nad tym. A ja teraz chciałabym przejść do bardziej motorycznej części. Chciałabym, żebyście się oprócz tego, że zastanowili nad teorią sambę, to jak mogę jeszcze w moim zaciszu domowym popracować nad moim ciałem, tak? Tak jak już wspomniałam, sama samba to nie są tylko kolana, to jest też staw skokowy. Więc jedno z podstawowych ćwiczeń, które możecie sobie wykonywać w domu, to jest oprzeć się na przykład do ściany i robić góra, dół. Tak? I tak, nie wiem, po 20 razy na jedną stopę, na drugą. Tak naprawdę staw skokowy to jest bardzo istotny element naszego ciała, jak widzicie. Chciałabym, żeby ta ruchomość tego stawu była dość duża, tak? Więc to ćwiczenie też nam rozwinie ruchomość stawu i przede wszystkim wzmocni nam nasze mięśnie, bo jeżeli mówimy o tańcu towarzyskim i słyszeliście już 1000 razy, że praca stóp jest jedną z najważniejszych rzeczy, od której musimy zacząć, tak? Bo nasze stopy mają być połączenie z parkietem, to jeżeli nie wzmocnimy mięśni wokół naszej kostki, to ciężko jest nam tak naprawdę być stabilnym. I niezależnie ile energii będziemy ładować do dołu, to jeżeli ta nasza kostka się chwieje, to nigdy ta energia nie pójdzie do naszej stopy. Dlatego bardzo, bardzo was zachęcam, żebyście poćwiczyli i wzmocnili wasze mięśnie, bo co z tego, że wiecie pewnie dużo rzeczy, jak nie umiecie tego pokazać w swoim ciele. Pamiętajcie, że turnieje wygrywają ci, którzy nie są mistrzami jakby w posiadaniu wiedzy. Oczywiście do tego też was gorąco zachęcam, bo od czegoś trzeba zacząć i trzeba wiedzieć, co mamy trenować. Ale turnieje wygrywają te osoby, które są w stanie pokazać jak najwięcej tej wiedzy w swoim ciele. Więc to, że teraz sobie pogadamy i wy zrozumiecie pewne rzeczy, jeżeli ich nie wytrenujecie w ciele, to nikt nie będzie wiedział, że wy to wiecie i rozumiecie. Proste i logiczne. Także tak, ćwiczymy sobie nasz staw skokowy. Tak samo później, wiecie, do jive'a ten staw skokowy też jest bardzo ważny. Tak samo przy rubie ten staw skokowy też jest ważny. Tak? Ta nasza praca przez stopę. Cały czas ten staw skokowy sobie pracuje. Więc staw skokowy to jest pierwsza rzecz. Druga to są nasze kolana, tak? Możecie też sobie włączyć muzykę znowu i sobie prostować i zginać i starać się, żeby to prostowanie i zgięcie trwało tyle samo czasu, a nie 3/4 dla zgięcia i 1/4 dla prostowania, tak? Staram się, żeby to było płynne. I mogę sobie przechodzić z nogi na nogę. Żebyście się wbili w taki rytm. Cały utwór sobie przetańczyć, tylko prostując i zginając kolana. I to, co powiedziałam już wcześniej, ważne jest to, żeby to nie były mega ostre ruchy. Chcemy, żeby ten ruch był dość miękki, bo później, jeżeli wy tak przepadacie w tym bouncie,
do przodu i zginacie kolano, to jesteście ciężcy. A tak naprawdę jak zaczynamy zginać, to od razu myślę o tym, że chcę to kolano też prostować, a nie, że spadam na dół i później ledwo co jestem w stanie wyjść znowu do góry i nawet nie doprostowuję kolana, tylko zostawiam go lekko zgięte i znowu tańczę dalej. A chcę, żeby to było zgięcie i wyprostowanie kolan, tak? Więc puśćcie sobie waszą ulubioną sambę i starajcie się wejść w trans i próbować dość taki kontynuowany sposób zginać te kolana prosto. Pamiętajcie też, że ilość tego bounce'u, bo często ludzie mnie pytają, ile tego bounce'u muszę wykonać, jest zależna tak naprawdę od kolejnego kroku, kolejnej figury, więc to nie jest tak, że w każdej figurze ten bounce będzie, nie wiem, taki, a w innej będzie taki. Wszystko zależy, jak mam złożoną choreografię. Niemniej kontynuowana praca kolan jest jak najbardziej wskazana. Więc to jest dla was drugie ćwiczenie. Trzecie ćwiczenie, to chciałabym też właśnie, nie wchodząc za bardzo w górę, mówić o samej miednicy. Jeżeli będziemy tylko prostować i zginać kolana, nadal będziemy sztywni. I nie będzie w tym samby, tak? Jeszcze raz posłuchajcie tej muzyki. Chcemy, żeby życie było, tak, w naszych rukach. Więc muszę uaktywnić trochę więcej części ciała niż tylko nasze kostki albo kolana, tak? I przy pracy, szczególnie w whisku czy stationeru, jest bardzo ważna nasza miednica i jej kontrakcje, tak? Czyli postarajcie się odizolować miednicę od góry ciała. Nie chcę tego, tak? Chcę, żeby tylko wasza miednica pracowała do góry i do dołu. Widzicie? I teraz, jak prostujemy nasze kolano, to wykorzystuję moją miednicę. Jeżeli tej miednicy nie wykorzystam do akcji, to moja głowa będzie chodziła góra-dół. A dzięki temu, że wykorzystuję tę miednicę, to ta głowa tak nie lata góra-dół. Czyli jak schodzę do dołu, to później wykańczam mój ruch kontrakcją miednicy, prostuję kolano. Teraz ten aspekt techniczny pominiemy. I znowu idziemy do dołu. To nie jest tylko zgięcie kolana, ale też znowu moja miednica kontynuuje. I znowu dół, miednica. Do tyłu, schodzę do dołu i miednica pracuje. W stationerach jest jeszcze łatwiej to zobaczyć. To nie jest znowu opadanie w kolanach. Moja miednica kontynuuje ten ruch w moim ciele. Prostuję kolano, wypycham nogę i znowu zginając, aktywuję znowu moją miednicę. Tak? Ona idzie do przodu. Do przodu, łączę nogi. I znowu miednica pracuje do góry. Lekko takim ruchem, jakbyście zgarniali od dołu coś do góry. Taki hak możecie sobie wyobrazić. Prostujemy nogę do tyłu i znowu. Prostując, moja miednica to zakończy. Czyli nie chcę takich ruchów, tylko chciałabym zobaczyć, jak bardziej ta miednica jest aktywowana, tak? Nie to, tylko to. Nie wiem, czy widać różnicę, ale pokombinujcie. To jest dla was kolejne ćwiczenie, żeby ta samba była bardziej miękka. I tak samo nie bójcie się puścić sobie muzykę i starać się poczuć ją we własnym ciele. Tym bardziej, że jesteśmy właśnie w takich warunkach, jakich jesteśmy, obecnie zamknięci, możecie wyzwolić trochę tej energii ze swojego ciała, zrzucić ten stres z nas i po prostu starać się poruszać do muzyki w taki dość, wiecie, koci sposób. Czyli chciałabym, żeby to wasze ciało było kontynuowane. Wiadomo, że na początku nie jest wcale tak łatwo, bo się wszyscy wstydzimy, ale uwierzcie mi, jak puścicie sobie muzykę do samby i będziecie to praktykować i starać się
na luzie oddychać w każdym ruchu, tak, to poczujecie, że to ciało zaczyna ze sobą współpracować, tak? I że te moje stopy, kolana, miednica i nawet góra ciała są niezerwanym, jakby pracują w sposób niezerwany, tak? Że ja nie izoluję, bo ja nie chcę. Okej, okay, jeżeli mam intencję, żeby odizolować świadomie jakiś ruch, no to to jest moja intencja, ale generalnie chciałabym zobaczyć, że cały czas energia płynie w naszym ciele. Także podsumowując, spojrzałam na moje notatki. Podsumowując, mówiłam dzisiaj o dwóch rzeczach. Część typowo taka teoretyczna, rytmiczna i trochę wskazówek, jak uaktywnić to w naszym ciele, żeby ta nasza samba była bardziej, wiecie, muzykalna i interesująca. Więc co musicie pamiętać? Co to jest rytm? Dwa uderzenia na takt w sambie. Starajcie sobie znaleźć, poszukajcie gdzieś te 8 rytmów. Rozpiszcie sobie wszystkie na kartce w formie właśnie takiego zegara. Slow, slow, albo slow, a slow. I później rozpiszcie, czy to jest właśnie 3 czwarte, 1 czwarta całość, czy całość, całość, pół, pół, całość. Możecie się z tym tylko bawić, naprawdę, szczególnie dla osób lubiących matematykę, to jest jak, są jak ułamki. Więc to jest trzecia rzecz, te rytmy. Starajcie się też przejrzeć swoją choreografię i zobaczyć, gdzie te rytmy macie w tych choreografiach. Nagle się okaże, że nie wiem, 70% macie rzeczy jako 3 czwarte, 1 czwarta całość, albo znajdziecie gdzieś pół, pół całość i sobie postaracie to rozpisać i zobaczyć, jak wasze czasowanie w stopach powinno wyglądać. I zobaczcie, jak często uciekacie już do kolejnego kroku, a jeszcze powinniście wytrwać w waszym poprzednim. Więc to jest też rzecz, którą możecie sobie zrobić sami, bez waszego partnera. Po prostu rozpisać choreografię matematyczną. Też wam zobaczycie, jak bardzo się zmieni wasz taniec, jeżeli bardziej się na tym skupicie. Mówiłam też o blisku i stationeru, ale na razie mówiłam tylko o pracy stóp z kolanami, tak? I trochę, żeby tą miednicę uaktywnić. Więc nie opowiadałam wam o rotacjach. Chciałabym, żebyście na razie bardziej odnaleźli muzykę w tym i wiedzieli, jak czytać tą wiedzę taneczną, którą dostajecie od waszych trenerów. Tak? I kolejna rzecz to są ćwiczenia, czyli stopy, tak? Staw skokowy znaczy się. Same stopy to też na pewno słyszeliście wiele razy, że powinniście trenować. Też wam to polecam. Kolejna rzecz, puścić sobie muzykę i starać się w kontynuowany sposób zginać i prostować kolana. No i też tak samo z miednicą. Odkryć ruch miednicy, żeby przy tym zgięciu też tą miednicę dodawać, a nie tylko zginać i spadać w dół, tak? Więc przemyślcie to sobie wszystko. Rozpiszcie. Mam nadzieję, że wam się ta wiedza przyda i że nie zanudziłam was przez te 40 minut. Jeszcze raz was zachęcam do oglądania najlepszych par, żeby czerpać inspirację z stylu, do czego chcecie dążyć, bo jeżeli nie widzicie na najlepszych par na świecie, to ciężko jest tak naprawdę nam samym siebie porównać do innych, a uwierzcie mi, na świecie jest mnóstwo cudownych par, które mega inspirują. Tak samo polecam wam pary sprzed nawet 15 lat, które szczególnie w tamtych czasach, jeżeli mówimy o sambie i o tym, jak być rytmicznym, to w tamtych czasach było czasami, mam wrażenie, więcej par, które na tą rytmiczność zwracało uwagę, tak? I najlepsi tancerze i najlepsi trenerzy ciągle do tego wracając, więc tak jak mówiłam, poświęćcie ten czas na eksplorowanie tańca, na szukanie odpowiedzi, bo nie tylko chodzi o to, żeby się ruszać bez sensu, tylko żeby ruszać się z sensem i wiedzieć, co mamy trenować. A żeby wiedzieć, co mamy trenować, musimy tak naprawdę to, co dostajemy od naszych trenerów, zrozumieć. Więc wykorzystajcie ten czas mądrze i ściskam was mocno. Buziaczki.